pełne zatrudnienie, to znaczy duży pakiet socjalny, aktywna obecność państwa w kwestii gospodarki, publiczna szkoła zdrowia, publiczne szkolnictwo i tak dalej, że mam nadzieję, że w tym punkcie, co państwo zrobią dla pełnego zatrudnienia, zawiera się w bardzo wiele elementów z ogólnie pojętej polityki socjalnej. Mam nadzieję, że państwo odniosą się do tych postulatów, pytań i wypowiedzą się, co o tym sądzą i dlaczego jeszcze to nie zostało załatwione. Nie ma takich uprawnień. Tak jak wcześniej podkreślałam, Parlament Europejski, w ogóle instytucje Unii Europejskiej nie mają takich kompetencji, żeby narzucać politykę społeczną państwom członkowskim. To jest domena państw członkowskich. Oczywiście trzeba szukać różnych programów, różnych zachęt aktywizujących społeczeństwo do tego, żeby wykonywało pracę zawodową, żeby znalazło swoje miejsce na rynku pracy. Ale nie ma żadnych instrumentów takich, które będą wymuszały podejmowanie pracy przez obywateli. I nawet w bogatych krajach członkowskich widzimy, że też występują pewne kilkuprocentowe bezrobocie. Ono wynika również z faktu, że są osoby, które nie chcą pracować, które podejmują decyzje o tym, że życie spędzą bez pracy, że mają takie warunki, że to życie, standard tego życia, bez względu na to, czy to jest wysoki, czy bardzo, bardzo niski standard, zapewni rodzina, czy zapewni państwo. Oczywiście my wszyscy powinniśmy dążyć do tego, żeby jednak w 100% społeczeństwo miało możliwość zatrudnienia i tego typu różnego rodzaju inicjatywy proponuje Unia Europejska. Na przykład w ramach funduszy strukturalnych jest specjalny fundusz, Europejski Fundusz Społeczny, który jest powołany do tego, żeby właśnie wspierać ludzi, szczególnie ludzi młodych i ludzi aktywnych, bez względu na wiek, do tego, żeby znalazły swoje miejsce na rynku pracy.